mam problem z licencją. Otrzymuję taką licencję UEFA Pro na pół roku i za chwilę, dobra, frajerze, na razie nie możesz. Jak jest znowu bałagan, znowu jakieś tam, nie wiem, jakieś różne są przepisy, dobra, znowu masz. Na dzień dzisiejszy mam UEFA Pro, za 3 tygodnie stracę ją, będę znowu bezrobotny, bez pracy i będę musiał może jeździć do Niemiec jako zawodowy kucharz, bo taką sobie też profesję wybrałem, grając kiedyś w piłkę w Niemczech. Że mam z czego żyć, ale kocham tą piłkę. Przez 20 lat pracy, jak tak sobie przypomnę, mówię, no niestety zamknięto mi drzwi w szkole trenerów, wstawiłem się na egzamin, nie zdałem go. Powodzenia życzę tym chłopakom, którzy zostali teraz przyjęci, ale nie wiem, czy któryś z nich pracował w takich klubach, nie ubliżając tym klubom, jak Kaszuby Połchowo, Orkan Rumia, Gryfczew, już go nie ma. Wszędzie jakieś tam miałem wyniki, nawet Arkę Gdynia rozpoczynałem jako pierwszą moją stację trenerską, sprzedając samochód na mienie przesiedleńcze. Arka była wtedy w tragicznej sytuacji, wyciągałem ich na pierwsze miejsce w trzeciej lidze i na tym pierwszym miejscu niestety zostałem zwolniony, to dzisiaj nie wiem za co, ale nie łamie się, taka jest rola, dola trenera. I tylko największa moja porażka piłkarska, życiowa, to jest właśnie to, że do tej szkoły trenerów no, nie zostałem przyjęty. Uważam, że jeżeli ktoś z tych polskich trenerów 20 lat pracował w takich warunkach, jak ja musiałem pracować, a mimo wszystko Jakub Biskup z Kaszub Połchowo przebił się do ekstraklasy, Rafał Siemaszko w Ruchu Chorzów, może go za bardzo nie wspominają, przebił się do ekstraklasy, Filip Modelski ocierał się nawet o kadrę u trenera Smudy, Michał Renusz w Jagiellonii, rewelacja, czyli mógłbym tak dalej wymieniać, legenda Wisły, Lechii Gdańsk, Piotr Wiśniewski, mój chłopak ze Starogardu Gdańskiego, bo to jest moje rodzinne miasto, Kazik Dejna nas tam namaścił na piłkarzy, tylko że najwięcej talentu nam zabrał, żeby my już jesteśmy takimi tam kalekami piłkarskimi w cudzysłowie. I dlatego cieszę się, że mogłem tym chłopakom pomagać.